Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich moich widzów, słuchaczy z kanału Wuj i Osioł. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam dwie nowości wydawnicze mojego autorstwa, które zostały wydane nieco przed Wielkim Postem tego roku. Pierwsza z nich to Rozważania Drogi Krzyżowej mojego autorstwa, będą patrzeć na tego, którego przybili. Dołączyłem do tych rozważań tekst Gorzkich Żali, tekst różnych modlitw, około 20, związanych z nabożeństwem pasyjnym, z krzyżem, ze śmiercią, z chorobą, a także ponad 30 pieśni pasyjnych, które znamy z kościołów. Druga pozycja to wydane książkowo rekolekcje rewolucyjne Wolność, Równość, Braterstwo, które można śledzić na naszym kanale. Także katecheza rekolekcyjna, trzy katechezy rekolekcyjne o Kościele, które jest drogą do Pana Boga, a także parę katechez, kazań związanych z miłością w małżeństwie. Dołączymy jeszcze również do nich teksty rozważań modlitwy apelowej wygłoszonej podczas pielgrzymki Szarej Grupy 1B na Jasną Górę. Z tej racji, że te książki ukazały się prywatnym nakładem, jest możliwość ich zakupienia bądź przy okazji rekolekcji, które głoszę, bądź poprzez wysyłkę pocztową. Kontakt znajdziecie komentarzu. Dobrego czasu Wielkiego Postu. Szczęść Boże. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Mój drodzy, liturgia czwartej niedzieli Wielkiego Postu to pewien taki znak nadziei. Kościół pozwala nawet dzisiaj odprawiać mszę świętą w ornatach koloru różowego. Właśnie z tego tytułu, co ksiądz Dariusz wspomniał, że jest to niedziela letare, cieszcie się. Dlatego ten róż miałby tak troszeczkę osłabić fiolet, który jest wyrazem pewnej tęsknoty, można powiedzieć pewnego bólu. W pewnym sensie jest także oznaką jakiejś żałoby, smutku. No i teraz pytanie, no to co jest tym źródłem nadziei? I rzeczywiście paradoksalnie te źródło nadziei upatrujemy w krzyżu. Z jednej strony krzyż jest znakiem męki, śmierci, odrzucenia, można powiedzieć odczłowieczenia Boga. Boga, który jest całkowicie gotów wyzuć się ze wszystkiego.
A jednocześnie ten krzyż jest znakiem odkupienia. Można było powiedzieć, że cała nasza egzystencja, nas ludzi wierzących w świecie, przypomina, można powiedzieć, tak sobie wyobrażam, kobietę, która ma rodzić. Z jednej strony odczuwa pewne bóle, skurcze, pewną niewygodę. Odczuwa, można powiedzieć, wewnętrzne cierpienie, zewnętrzne cierpienie, bólu. Ale z drugiej strony to wszystko zostaje łagodzone, zniwelowane, ponieważ rodzi się życie. Kiedy patrzę na naszą sytuację, nas dzisiaj wierzących, patrzę także na sytuację w Polsce, to ona jest bardzo podobna do tej sytuacji narodu wybranego, do tej sytuacji opisanej w dzisiejszej liturgii słowa. Bóg, który nie zostawia nas nigdy samych. Bóg, który zawsze o nas pamięta, to co śpiewaliśmy w psalmie, Kościele Święty, nigdy nie zapomnę o Tobie. Wszystko wydaje się inaczej. Żyjemy, jakby można było powiedzieć, w czasie, gdzie ciągle dochodzą do nas jakieś słowa mówiące o kryzysie Kościoła, o grzechach ludzi Kościoła. Tak jak było to w Starym Testamencie, jak to lud, kapłani mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich. I można było powiedzieć, że także ten Wielki Post jakoś jest epatowany różnymi sytuacjami grzechów ludzi Kościoła i z tej strony ołtarza, i z tej strony ołtarza. Może czasami widzimy jakiś upadek obyczajów. Może jesteśmy świadomi tego, że we własnym kraju, w naszej ojczyźnie czujemy się trochę jak Żydzi, jakbyśmy byli wyobcowani, jakbyśmy byli w niewoli. Przypominam, po najeździe Asyrii, później Babilonii, Żydzi zostają uprowadzeni właśnie do Babilonii, w niewolę. I może czasami ta nasza sytuacja wygląda bardzo podobnie. Ja kiedy patrzę na te zmiany kulturowe, także te zmiany, które dokonują się dziś w naszej mentalności, które są przede wszystkim gdzieś forsowane przez środowiska lewicy, to czasami człowiekowi odchodzi chęć jakiejś takiej nadziei, takiego patrzenia z nadzieją. Czy to jeszcze się może zmienić? Czy to w tym kierunku idziemy niestety jak baranki na rzeź prowadzone? Kiedy coraz częściej gdzieś dokonuje się takich wewnętrznych operacji w myśleniu, w mentalności. Już niedawno, 8 marca, już nie można mówić kobieta, osoba z macicą. Nie można mówić ojciec, nie można mówić matka, osoba rodząca. I wiele różnych, także ta kwestia, nie wiem, tego odczuwania, czy jestem mężczyzną, czy jestem kobietą, dowolnego zmieniania w lewo, w prawo. Gdy człowiek na to wszystko patrzy, plus jeszcze za tym idzie jakaś nowomowa, taka podszyta takim marksizmem, taką rewolucją właśnie społeczną, która ma zmienić człowieka, zmienić jego myślenie, to naprawdę czasami jest wrażenie, że my jesteśmy jakby wyobcowani, jakby nie na swojej ziemi. Na dodatek zobaczcie, co się dzieje, kiedy w katolickim narodzie, tak się przynajmniej wydaje, ochrzczonym narodzie, kiedy ktoś publicznie wyraża swoją wiarę, jak często bywa napiętnowany. Nie ma problemu rozmawiać o wszystkim, o niczym. Nie ma problemu w przestrzeni publicznej wyklinać, przeklinać, wulgaryzmy rzucać, być agresywnym. To nie problem, to środki wyrazu. A jednocześnie jak jest trudno w tej przestrzeni publicznej mówić o Bogu, przyznać się do swojej wiary, przyznać się do Boga, przyznać się do Kościoła, powiedzieć coś pozytywnego. Nieraz i my nieświadomie dołączamy do grona tych, którzy gdzieś krytykują, zmieniają, chcieliby to reformować. Mam wrażenie, jakbyśmy czuli się nie u siebie. Nie u siebie. Świat, który pędzi, jest światem, który nas wyobcowuje. Być może młodzi jakoś jeszcze za tym nadążają, bo oni są świadkami cały czas tych zmian, wchodzą w nie praktycznie jak nóż w masło. Kiedy rozmawiam z młodymi, to jestem niekiedy przerażony ich sposobem myślenia, funkcjonowania. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jak dojdą do wieku dorosłego, to może
zmienią jeszcze swoje myślenie. Ale rzeczywiście dochodzi jakaś pewna rewolucja, jakaś przeobrażenia naszego życia. I teraz pytamy, co jest naszą nadzieją, co jest naszym ocaleniem? Co jest dla nas jakimś źródłem nadziei? I właśnie dzisiaj ta liturgia słowa nie pozostawia złudzeń. Ja nigdy nie zapomnę o Tobie. Bóg, który jest źródłem naszego ocalenia, Bóg, który jest źródłem naszego wybawienia, nawet jeśli się wydaje, że jesteśmy w niewoli, nawet jeśli jesteśmy nie u siebie, jakby w obczyźnie, jakby jesteśmy traktowani jako ludzie z innej planety, z innego świata, to jednak Bóg o nas ciągle pamięta. Zobaczcie, że to dokładnie wszystko przechodzi przez całą tą liturgię słowa. Bóg mówi o tym, że wyprowadzi ten naród, z powrotem daj mi ziemię. Nie na mocy ich zasług. Nie na mocy ich nie wiadomo jak sprawiedliwego życia. I to posłuży się królem perskim, Cyrusem, który pozwoli Żydom wrócić do ziemi obiecanej, odbudować świątynię jerozolimską. W drugim czytaniu święty Paweł mówi, że Bóg zbawia nas łaską, nie za pomocą naszych czynów, nie za pomocą naszej sprawiedliwości, nie za pomocą zdobywania przez nas jakichś zasług. I wreszcie święty Jan w Ewangelii mówi o tym, że Bóg przyszedł po to, by świat nie potępić, ale by świat zbawić. Czyli jeżeli jakikolwiek ratunek będzie dla tego świata, jeżeli jakiekolwiek ocalenie będzie tego świata, to to ocalenie będzie pochodziło od Pana Boga. Kiedy to nastąpi, nie wiemy. Ja tak wewnętrznie mam takie przekonanie, że ta cała rewolucja marksistowska, lewicowa, ona pożre własne dzieci. Tak wczoraj akurat miałem możliwość bycia mojej siostry, żeśmy siedzieli z jej rodziną, jakaś kolacyjka, no i jakiś program właśnie, żeby nie reklamować, z piosenkami dla małych dzieci, konkurs. I myślę sobie, ciekawe co to by było, gdybym poszedł do takiego konkursu. Kaśka mówi, przecież jesteś za stary. Mówię, ale ja bym powiedział, że się czuję 14-latko. Przecież widzimy, co się dzieje w tym świecie. Chłop dorosły mówi, że jest nastolatko i gra w drużynie siatkarek chyba, dziewcząt. No bo się tak czuje. Tak patrząc na ten świat, jeszcze jest tej wiele poprawności politycznej, jeszcze takiego udawania kogoś, że to trzeba wszystko tak normować, bo on się czuje. Ale do jakiego momentu to dojdzie? Czy nie dojdzie do jakiejś tragedii? Ten świat nas nie uratuje. Myślenie tego świata nas nie uratuje. Dlaczego? Dlatego, że jak mówi Słowo Boże, ten świat odchodzi od światła. Ten świat odchodzi od prawdy. Odchodzi od prawdy o człowieku. To, co często podkreślamy, prawda stała się dzisiaj, można powiedzieć, uzależniona od ludzkiego chcenia, od ludzkiego stanowienia. Odchodzimy od pewnych norm, od kanonów, prawdy, dobra, piękna. Definiujemy te pojęcia według własnego uznania. I świat rzeczywiście tak robi. Nie ma dzisiaj kłamstwa, nikt się nie kłamie, nie ma dzisiaj zła, nie ma dzisiaj kanonów piękna, wszystko jest dozwolone. Ale im bardziej człowiek odchodzi od światła, im bardziej odchodzi od prawdy, im bardziej odchodzi od Boga, to się po prostu bardziej gubi. Tak na zdrowy rozum, kiedy idziesz ciemną ulicą, kiedy jesteś w jakimś ciemnym miejscu, o wiele łatwiej się zgubić. Co jest naszym źródłem ocalenia, źródłem nadziei? No właśnie to, kiedy wrócimy do Boga, kiedy wrócimy do prawdy. Pan Bóg będzie działał dla tych, którzy zechcą do Niego wracać. Pan Bóg nie chce potępiać. Pan Bóg z góry nie określa, że ci się zbawią, a ci nie. Może czasami my szybko furujemy pewne wyroki. Może nam o wiele szybciej idzie potępiać tego czy innego człowieka. A może tym bardziej ten człowiek potrzebuje świadka prawdy. Jest taki film Mela Gibsona, Przełęcz ocalonych. Opowiada on o pewnym młodym człowieku, który zostaje wcielony do armii amerykańskiej.
Później wyjeżdżają na działania wojenne, ale on wyznaje wiarę, to jest jakiś odłam chrześcijański, troszeczkę chyba protestancki, że nie weźmie do ręki narzędzi zbrodni, nie weźmie do ręki karabinu. Jest szykanowany w wojsku, wyśmiewany, chociaż jako człowiek jest dobrym człowiekiem. A później okazuje się, że w czasie tych działań wojennych jego jedynego stać na to, żeby iść na linię frontu, na linię walki i zabierać stamtąd ludzi po to, żeby ci ranni nie umarli, nie zginęli, by ich ocalić. I tak sobie myślę, że może właśnie, co może ocalić ten świat? Może właśnie nasza wierność, nasza prawda, nasza relacja do Pana Boga. Z jednej strony wydaje się, że ten świat nie chce Boga, że ten świat porzucił Boga. Wydaje się, że ten świat w ogóle nie interesuje się Bogiem. Ale może ten świat jeszcze trwa tylko dlatego, że są jeszcze ludzie, którzy o tym świecie, w tym świecie mówią o Bogu, żyją Bogiem. Jezus mówi w Ewangelii, jesteśmy solą dla ziemi. Przecież, żeby osolić zupę, nie trzeba nie wiadomo ile solić. Żeby osolić jakąś potrawę, nie wiadomo ile tam nie trzeba walić tej soli. Może trzeba szczypty. I może my jesteśmy tą szczyptą. Tu nie chodzi o jakieś wybraństwo, jakaś tutaj można powiedzieć nobilitacja dla nas. Tylko może to chodzi o to, żebyśmy zrozumieli to zadanie nasze, które jest w tym świecie, że my mamy nadawać smak, że mamy być jakby taką latarnią morską, która w tej całej zawirusze, w całej burzy dziejowej stoi nieruchomo i pokazuje bezpieczne wejście do portu. Może rzeczywiście ten świat będzie do końca zgubiony, kiedy nie będzie tych, którzy będą żyli prawdą, którzy będą żyli Bogiem, dla których tak to znaczy tak, nie to znaczy nie. Dzisiaj zostajemy wezwani do tego, że chociaż może przeżywamy trudności, może pewne niezrozumienie, może pewną obcość w tym świecie, w którym żyjemy, to jednak przeżywamy zaproszenie do wierności Bogu, do wierności prawdzie, do wierności Kościołowi, także do tego, by odważnie o swojej wierze świadczyć. Chociaż może jesteśmy w mniejszości, chociaż może jesteśmy wyśmiewani, może niekiedy jesteśmy nawet poniżani, atakowani, to jednak jesteśmy ludźmi wiary, jesteśmy ludźmi Boga. A mówi Słowo Boże w Ewangelii św. Jana, ci, którzy zbliżają się do światła, ci, którzy się zbliżają do prawdy, ci żyją, żyją. Miejmy tę świadomość i to jest dla nas takie źródło nadziei, że my mamy słowa prawdy, że my mamy słowa samego Boga, a On nie może nas oszukać, On nie może chcieć źle dla naszego życia. Czasami może mówimy, taką miałem niedawno rozmowę, że nie zgadzam się z planem Bożym i pytam tą osobę, to ile jest tych planów w Twoim życiu? Co Ci Pan Bóg może planować? Może czasami mamy takie wrażenie, że Pan Bóg pisze jakiś plan, my piszemy swój i one jakoś nie współgrają. Co jest planem Boga w moim życiu? Czy Bóg ma dla mnie zrealizowany jakiś plan, który ja mam wypełniać jako Jego kukiełka, jako Jego zabawka w ręku? Jedynym planem Pana Boga, który ma dla mnie człowieka, to jest to, żeby był szczęśliwy. Nie tylko w życiu wiecznym, bo często w ten sposób na to patrzymy. Ale Pan Bóg ma taki plan, bym był szczęśliwy tutaj na ziemi. I dlatego daje mi słowa prawdy. Dlatego mi daje swoje słowo, że jeżeli go będę słuchał, jeżeli będę tego słowa, te słowo wypełniał, to moje życie będzie szczęśliwe. Mało tego, moje szczęście będzie zarażało innych. Jesteśmy potrzebni dla tego świata, pod jednym warunkiem, że będziemy wierni Bogu, że będziemy ten świat naprowadzać na Boga, że będziemy temu światu dawać smak. I do tego jesteśmy dzisiaj wezwani. Bóg, to jest pewne, ocali swój lud. Przyjdzie z takiej strony, z której się nie spodziewamy.
Zrobi to tak, jakbyśmy nie napisali żadnego scenariuszu. Ale to jest pewne, że Bóg o mnie nie zapomni. Tylko żebym ja jeszcze o Bogu pamiętał. Amen.